Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie tak troszkę inaczej, porozmawiamy o energiach. Energie, które przepełniają cały świat, cały glob, cały wszechświat, po prostu wszystko. Są wszędzie i w zasadzie są wszystkim. Energie potrafią być odczuwalne przez nas ludzi, odbierane przez nasze ciała. I tak zdarzyło się również mnie. Zdarza się w zasadzie, bo dzieje się to różnie, w różnych momentach mojego życia. I chcę dzisiaj na konkretnym przykładzie, na konkretnych przykładach opowiedzieć, jak na przykład ja odczuwam energię. Wszyscy wiemy, że w Krakowie, na Wawelu, jest kaplica świętego Gereona. I rzekomo jest tam jakiś punkt, gdzie jest wielka energia. Pojechałam tam. Byłam tam w sumie dwa razy, w zeszłym roku i w tym roku. I teraz chcę Państwu powiedzieć, jak odebrałam to miejsce. W zeszłym roku, gdy tylko weszliśmy na Wawel, i gdy zbliżyłam się do kaplicy, dochodząc już do niej, tam przy tych filarach, już zaczęła mnie przenikać ogromna energia, która miała postać kręgów. Można to też tak wizualnie zobrazować, że jak rzucamy kamień do wody i on takie właśnie nam koła robi na wodzie. Więc identycznie ją odebrałam. Było to bardzo intensywne, przenikające i czym bliżej podchodziłam tam do tych drzwi kaplicy, tym bardziej intensywnie to czułam. Przenikało to całe moje ciało. Jak odsuwałam się, aż tam w sumie za filarami jeszcze to czułam, dopiero gdzieś tam już na tym placu już było mniej odczuwalne. Tak było w zeszłym roku. Jak wiemy, tam ludzie stoją i napełniają się tą energią. W tym roku, jak byłam, odebrałam ją inaczej. I właśnie troszkę mnie to zastanawia, dlaczego jest tak, że raz jest tak, a raz w inny sposób odczuwamy energię. Tym razem było coś takiego, że jak tam podeszłam już blisko drzwi, tą energię odczuwałam jak takie... Od spodu jakby wiał delikatny wiatr, czyli tam z tego betonu, z tej ziemi, z podłoża. I tak jakby były wstążki zaczepione, wiecie, jak dmucha wiatr i one są w takim ruchu falistym. I tego było bardzo dużo. I więc po prostu jak stałam, to czułam to wszędzie. Też przenikało całą postać moją i po prostu wszędzie to było odczuwalne. I... Właśnie zastanawiałam się, dlaczego to było inne i było to tak intensywne, dużo tego było, wszędzie po prostu, w tym miejscu tam dookoła tej kaplicy, że miałam potrzebę zdjęcia butów i stania bosą, bo wtedy ta energia chyba lepiej przenika, no tak wydaje mi się. Więc jakiś czas tam byłam i trwałam w tym miejscu. No i to mnie właśnie zastanowiło, dlaczego odebrałam w zeszłym roku tą energię w postaci kół, a w tym roku w postaci takich właśnie falujących jakby wstążek, przenikających i oczywiście one szły wyżej. Nie wiem, z czego to wynika, no ale jak już nawet to miejsce daje do myślenia, że energia może różnie wyglądać. Odczuwanie energii może być no przeróżne. I teraz tutaj powrócę do przekazów wszechświata, które powstawały przez 2 lata. I tutaj właśnie mamy przekazy wszechświata, książkę, która powstała z przekazami, gdzie zostałam narratorem. Tam zdarzyło się jeszcze co innego w tym czasie, przez 2 lata. Podczas, powiedzmy, nic nie robienia, gdzieś tam leżenie. Właściwie nie, niekoniecznie nic nie robienia. Czasami byłam w pracy, czasami byłam nawet za kierownicą w samochodzie, więc po prostu w różnych momentach. Ale może powiedzmy nie
Chodzi mi bardziej o to, że nie nic nie robienie, tylko nie zastanawianie się, czy coś przyjdzie, czy coś będzie. O, w ten sposób. I też pojawiała się wszelkiego rodzaju energia. I czasami bywała też w postaci kół, które były przede mną tym razem i mnie przenikały, czyli tak jakby takie uczucie skanowania, powiedzmy w odstępie, nie wiem, 30-50 centymetrów, jedno koło za drugim przenikało mnie. Innym razem gdzieś ta energia właśnie z góry schodząca, też w postaci różnych, nie wiem, esków, floresków, falista była. Zdarzało mi się też odczuwać, że byłam jakby w takiej tubie, powiedzmy o średnicy metra, półtora, może do dwóch metrów. Bywało, że większa była, ale najczęściej taka, powiedzmy, że ja tam się mieściłam i ona z góry, tak jakby taki słup światła, ja się w tym znajdowałam. Po prostu energia może nas dotknąć w każdym momencie i w każdej chwili. Zdarzyło mi się również, i tu taka ciekawostka jeszcze, napomknę do Krakowa i okolic. Też jestem ciekawa, czy ktoś już miał takie zdarzenie, takie odczucie tego miejsca, a mianowicie chodzi mi o Pieskową Skałę, gdzie znajduje się skała Maczuga Herkulesa, tak zwana. I tam poszliśmy stać, poczuć to miejsce i wtedy odczułam, że cały sekret tkwi w zasadzie nie w samej tej skale, w tym monumencie, tylko jak stałam, to po prostu poczułam, że tam jest pusto i stamtąd wydobywa się ogromna energia. Spod Maczugi Herkulesa, spod ziemi. I ciekawa jestem, czy ktoś już miał takie przeżycia i takie odczucia tam, w tym miejscu. Bo tam jest ogólny punkt, gdzie można podejść, wycieczki całe tam chodzą, więc nie ma problemu. Następna sprawa, więc mamy tak, że energię możemy odczuwać poprzez swoje własne ciało. Możemy również widzieć, i to też się zdarza. I na przykład kiedyś siedząc na zebraniu w pracy, nagle zobaczyłam, po prostu siedząc i słuchając, jakby nie skupiając się do końca nad słowami mówiącego, tylko w pewnym momencie tak spokojnie sobie siedziałam, patrzyłam na ścianę i nagle po prostu jakby deszcz, po prostu wszędzie, to było wszędzie, taki złoty deszcz, tak jakby krople deszczu, takie kreseczki, ciut można by to porównać, jak obrazują nam niby Matrix, czy ten ekran, nie? Że tak przepływają, pełno kresek, taki deszczek, po prostu tego było pełno wkoło. I to jest też takie dziwne w danym momencie, bo tak, tu widzimy ten świat, tych ludzi, tak, tu siedzących przedmioty, a tu nagle całkowicie coś innego. Energia po prostu jest wszędzie. Ciekawa jestem, czy macie takie doświadczenia, że widzicie, czy odczuwacie energię. No tych przykładów jest mnóstwo. Jeszcze chcę powiedzieć, że energia posiada niesamowite kolory. I ostatnio stało się to tak intensywne i tak odczuwalne przeze mnie, że jakby jest taka, no może nie jakby, bo faktycznie jest potrzeba obrazowania tego. Więc jakiś czas temu zaczęłam malować farbami akrylowymi i tutaj właśnie mamy przykłady energii, która ma przeróżne kolory i przenika, te kolory się przenikają, a jednocześnie falują, obrazują. Tutaj może bliżej pokażemy taki obraz, Państwu pokażę, który właśnie też przedstawia tą energię falującą, bo tutaj widać taki ruch. I to jest po prostu wszędzie. Ja po prostu chciałabym, żeby każdy mógł zobaczyć energię płynącą wokół nas. Pokażę Państwu jeszcze kilka obrazów, które powstały właśnie na podstawie tego, co widzę. Tutaj mamy taki obraz energetyczny, nazwijmy to taki energizujący taki w działaniu, tak? Bo tutaj te kolory są takie żywe.
Drugi, bardzo ekspresyjny również. Tutaj jest przeplecione z kolei właśnie żółte z czerwonym i też ten ruch taki falujący centralnie z jakiegoś punktu. Koła na przykład obrazują się w ten sposób, że mamy ten punkt centralny, właśnie zazwyczaj jest te sedno, to centrum tej energii i po prostu ona się rozchodzi w postaci kół kolorowych. I tutaj jest taki bardziej spokojny, aczkolwiek tam ze środka i wokół jest tak bardziej dynamiczny ten żółty. Tutaj mamy przykład takich, no tutaj może tak bardziej ta energia jest taka ekspresyjna, taka prosta. O. Następny bardzo podobny obraz w tym stylu. Tutaj było może bardziej tak groźnie. No nie wiem, wtedy tak to odebrałam i taki ciemniejszy powstał obraz. Oprócz tego na przykład taki po prostu no, ni to piasek, plaża, tu niebo, tam gdzieś może jest woda, jakiś no taki troszeczkę abstrakcyjny, no, ale też miałam potrzebę wyrażenia się takimi kolorami wówczas. Tutaj na przykład jest obraz jesienny, gdzie bardzo dynamicznie właśnie takie właśnie ekspresja, jest wyrażony ten kolor taki bardzo intensywny. Nie wiem jak to wyjdzie na nagraniu, ale po prostu jest tak troszeczkę może surrealistycznie w stosunku do rzeczywistości, no ale te kolory takie są, więc tak to wygląda. Jeszcze Państwu pokażę w tym momencie na przykład obraz już w ramie zrobiony przeze mnie i tutaj jest zachód słońca, gdzie ta też dynamika, ekspresja kolorów jest bardzo wielka. I następny obraz. Tutaj mam taki obraz, gdzie jest taki nad wodą zachód słońca i właśnie też aż tak za dużo jakby tej żółci, czerwieni, no ale jest taka potrzeba, po prostu tak to widać, tak to funkcjonuje ta energia, że ona jest taka bardzo odczuwalna. Innym razem, kiedy nie ma słońca i jest spokój i wtedy błękit, przeważa błękit, czyli taka stonowana, delikatna energia. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o kolory. Co jeszcze mogę powiedzieć? No generalnie chodzi mi o to, że energia jest wszędzie. Może być odczuwalna w każdym momencie. Można ją widzieć. Można ją również w jakiś sposób słyszeć, tylko wtedy to są dźwięki i może trudno jest wyłonić, kiedy energia jest słyszalna, a kiedy to są dźwięki jakieś rzeczywiste. No ale też się zdarza, aczkolwiek najczęstsze, przynajmniej przeze mnie, odczuwalna jest energia przez skórę, przez ciało, która przenika, no nie powiem, że pobudza, no ale daje odczuwanie, jakieś działanie, że potem jest taka potrzeba wyrażenia się albo zapisania, właśnie tak jak w postaci energii przychodziło, a w rezultacie tworzyło to słowa i powstały przekazy, które właśnie spisałam w książce Przekazy Wszechświata. Tam zostałam narratorem, jak już wspomniałam, gdyż utworzyłam narrację, a przekazy są zapisane w taki sposób, w jaki po prostu tworzyły się te słowa, bez zmieniania. Druga w zasadzie, pierwsza moja książka, Miłość ponad wszystko, tu jeszcze wspomnę, to z kolei są przeżycia w hipnozach, więc też to było odbiór poprzez hipnozę rzeczywistości, powiedzmy, czy prawdziwej, czy alternatywnej, można nazwać to jak się chce. Było to bardzo prawdziwe, na tyle to na mnie zadziałało, że wydałam wtedy pierwszą książkę pod tytułem Miłość ponad wszystko. Obie książki są w wydawnictwie Psychoskok. W tej chwili w trakcie jest trzecia książka, Biała Wierzbiarka, gdzie też mamy do czynienia z energiami i duszą. Dziękuję ślicznie, to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie, Gosia Król.